Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. 1 września minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powołał Radę Modernizacji Technicznej. Dziś odbyło się jej pierwsze posiedzenie. O posiedzeniu Rady Modernizacji Technicznej poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak. Tematem rozmów były m.in. środki łączności i kolejne śmigłowce dla wojsk specjalnych. Za nami pierwsze posiedzenie Rady Modernizacji Technicznej, między innymi na temat środków łączności i kolejnych śmigłowców dla wojsk specjalnych. Rada to jeden z najważniejszych elementów reformy systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego, który przyspieszy i usprawni proces zakupowy. Wraz z powołaniem Rady minister podpisał także pakiet decyzji wprowadzających nowy system pozyskiwania sprzętu wojskowego. Do końca roku resort ma także zakończyć prace dotyczące powołania Agencji Uzbrojenia. Jej prace ruszą 1 stycznia 2022 roku. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, w tym chroniące przed rozprzestrzenianiem się ASF, informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do 26 listopada. O wsparcie mogą się ubiegać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to m.in. rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń. Chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Rolnicy mogą otrzymać pomoc w wysokości do 100 tysięcy złotych, m.in. na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji czy wykonanie ogrodzenia. O wsparcie mogą się również ubiegać spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa może otrzymać maksymalnie 1 000 000 zł na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku limit dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują regionalne oddziały ARMIR-u. Dokumenty można dostarczać osobiście, przez upoważnioną osobę, elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Ponad 19 375 tysięcy osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował wczoraj w Kielcach, że widać działanie szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Jest zarówno mniej zakażeń, jak i hospitalizacji niż rok temu. Obecnie w pełni zaszczepionych jest 19 375 268 osób. Trzecią dawkę przyjęło blisko 20 tysięcy osób. Dawkę przypominającą mogą otrzymać osoby, które ukończyły 50 rok życia oraz pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że możliwe jest, iż studenci medycyny będą mogli przyjmować trzecią dawkę szczepionki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku rosła ona zdecydowanie bardziej wyraźnie. Jednocześnie zastrzegł, że sytuacja jest poważna, w tym sensie, że mamy cały czas do czynienia z trendem wzrostowym. Minister zdrowia podkreślił, że od tego, jak będzie wyglądała trajektoria krzywej zakażeń, będą podejmowane jakiekolwiek dalsze decyzje. Przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej jest coraz bardziej prawdopodobne. Zagrożenie ze strony reżimu Łukaszenki nie ustaje, a stanowisko Polski w kwestii nielegalnych imigrantów jest jasne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński rekomenduje przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni. Powodem są nasilające się próby nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Tylko od sierpnia odnotowano ich 9400. 8200 przejść zostało udaremnionych przez Straż Graniczną i żołnierzy. Zatrzymano 1200 migrantów. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów, wielu z nich ma fałszywe dokumenty. Są oni skrupulatnie badani przez nasze służby. Służby poinformowały, że co najmniej 50 migrantów przebywających w zamkniętych ośrodkach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Mamy tutaj na zdjęciu obywatela Afganistanu, Mohammada RT,
który brał udział w rosyjskim kursie wojskowym. Cudzoziemiec w czerwcu obecnego roku brał udział w uroczystości ukończenia szkolenia o charakterze wojskowym. Polska w kwestii nielegalnych migrantów stawia sprawę jasno. Podkreślał to prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News. Jeśli ktokolwiek chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wsparcia, zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy, ale nie zgadzamy się, żeby przymusowo przywozić ludzi do Polski i ich więzić. Służby graniczne każdego dnia doświadczają wielu prowokacji ze strony funkcjonariuszy białoruskich. Dlatego ważne jest, aby wszelkie środki bezpieczeństwa zostały przedłużone. Obecne rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje do 1 października. Polska chce przyspieszyć rozmowy w sprawie Turowa. Od jutra zespoły wracają do Pragi. Poinformował o tym minister klimatu Michał Kurtyka po rozmowach w Pradze. Pracami zespołów eksperckich mają kierować szefowie resortów klimatu i środowiska Polski i Czech. Czechy pod koniec lutego wniosły skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia. Ich zdaniem rozbudowa polskiej kopalni zagraża m.in. dostępowi do wody w regionie Liberca. W maju Trybunał nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu wydania wyroku. Polski rząd ogłosił, że wydobycie nie zostanie wstrzymane i rozpoczął negocjacje ze stroną czeską. Dotychczas nie przyniosły one zakończenia sporu. Uważamy, że nie ma na co czekać. Zgadzamy się, że należy przyspieszyć rozmowy. Zależy nam na szybkim porozumieniu. Mówił minister klimatu Michał Kurtyka. Podkreślił, że na porozumienie czekają lokalne społeczności po obu stronach granicy. Dodał jednocześnie, że Polska zrobi wszystko, co będzie mogła, żeby uzyskać porozumienie. Podobną wolę przyspieszenia negocjacji zadeklarował minister środowiska Czech. Rozmowy obu zespołów mają zostać wznowione jutro rano. Pracami zespołów eksperckich mają kierować szefowie resortów klimatu i środowiska Polski i Czech. Rośnie liczba nielegalnych wysypisk, także tych z odpadami niebezpiecznymi. Sejm pracuje nad nowymi przepisami, które umożliwią surowe karanie osób szkodzących środowisku. Może im grozić 10 milionów złotych grzywny i nawet 10 lat więzienia. W ostatnich latach w wielu miejscach Polski odkrywane są miejsca, w których nielegalnie składowane są odpady. Tylko w samym Poznaniu w ubiegłym roku strażnicy ujawnili ponad 800 wysypisk odpadów komunalnych, nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych. Mówi Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej w Poznaniu. W wielu takich miejscach pojawiają się toksyczne chemikalia. Wtedy koszt utylizacji sięgać może nawet kilku milionów złotych. Wiemy, że osoby, przestępcy również sprowadzają śmieci spoza granic Polski tutaj. Takie wykroczenie, takie przestępstwa na pewno powinny być wysoko karane. Tłumaczy Klaudia Strzelecka, radna Poznania. W Sejmie trwają prace nad nowymi przepisami, które umożliwią surowsze karanie osób szkodzących środowisku. Może im grozić grzywna w wysokości od 10 tysięcy do 10 milionów złotych i nawet 10 lat więzienia. Rzeczywiście trwają prace legislacyjne w parlamencie, żeby zakończyć ten haniebny proceder nielegalnego składowania odpadów. Wyjaśnia Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiają się głosy, że wyższe kary to jedno, ale potrzebny jest też większy nacisk na edukację o ekologii. Problemem do rozwiązania pozostaje też kwestia lokalizacji źródeł pochodzenia takich odpadów. Ruszył program Cyfrowa Gmina. Od teraz polskie samorządy będą mogły starać się o wsparcie, które umożliwi inwestycje w ramach cyfryzacji. Na ten cel przeznaczono blisko 1 mld zł. Pandemia COVID-19 pokazała, jak wiele samorządów w Polsce boryka się z problemem w obszarze cyfryzacji, tłumaczy wiceminister do spraw cyfryzacji Janusz Cieszyński. Przykładem jest Augustów, miasto w województwie podlaskim. Pod koniec ubiegłego roku tylko 12% punktów adresowych w Augustowie miało ten dostęp do szybkiego internetu, ale po zakończeniu inwestycji, które finansujemy, to już będzie ponad 83%, czyli 4 na 5 gospodarstw domowych budynków w Augustowie będzie miało ten szybki internet. Darmowy szybki internet otrzymają też między innymi szkoły. W tym celu przyznawana jest specjalna subwencja, zauważa wiceminister.
Ona jest równomiernie podzielona pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dwa kryteria. Liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który determinuje wysokość dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego. Granty mogą wynosić od 100 tysięcy do 2 milionów złotych. Te kwoty są po pierwsze przekazywane w formie jakby grantu, dotacji, tutaj nie ma wkładu własnego, to nie jest pożyczka, którą będzie trzeba zwracać. Te środki są jakby, można powiedzieć, bezpośrednio na konto naszych samorządów. Dodatkowo rząd chce zadbać o cyberbezpieczeństwo w kraju. W ramach programu Cyfrowa Gmina rząd przeprowadzi w każdej gminie cyberaudyt, który pozwoli na monitorowanie bezpieczeństwa w sieci. Rząd Wielkiej Brytanii wezwał wojsko do gotowości na wypadek konieczności udzielania pomocy w rozwiązaniu kryzysu paliwowego. Na wyspach tworzą się gigantyczne kolejki do stacji. Braki paliwa już od tygodnia utrudniają życie mieszkańcom wysp. Od 5 rano jeździłam po mieście, próbując znaleźć paliwo. Długie kolejki paraliżują największe miasta, a ceny paliw każdego dnia rosną. Cena wzrosła o prawie 6 pensów za litr bez powodu. Przyczyną utrudnień jest brak wykwalifikowanych kierowców ciężarowych. Od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z wysp wyjechało ich około 25 tysięcy. Sprowadzamy trenerów z Ministerstwa Obrony, aby przyspieszyć niektóre szkolenia dla kierowców ciężarowych. Jeszcze nie tak dawno nie było mowy o angażowaniu wojska. Dziś rząd wzywa do gotowości. Pewna liczba cystern wojskowych musi być gotowa do interwencji i rozmieszczenia na terenie całego kraju w celu ustabilizowania dostaw paliwa. Problem nie dotyczy tylko paliwa. Brak kierowców spowodował ograniczenia także w dostawie żywności. W mediach pojawiają się zdjęcia pustych półek sklepowych. Winą za całą sytuację obarczany jest rząd, który zapowiedział, że w październiku zamierza wydać 5 tysięcy 3-miesięcznych wiz dla zagranicznych kierowców ciężarówek. Zapewnił także poprawę warunków pracy i zwiększenie liczby egzaminów na kierowców ciężarówek. Korea Północna przeprowadziła kolejny test pocisku balistycznego. Rakietę wystrzelono w kierunku Morza Japońskiego, poinformowała Armia Korei Południowej. Mimo wielu międzynarodowych sankcji, Korea Północna znacznie zwiększyła swoje zdolności wojskowe. W styczniu Kim Jong-un zapowiedział dalsze zbrojenia nuklearne i budowę najpotężniejszej siły militarnej. Pjongjang oskarża Waszyngton i Seul o wrogie zamiary i utrzymuje, że zbrojenia rakietowe i jądrowe zabezpieczają go przed inwazją. Teraz, jak przekazała Armia Korei Południowej, Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Japońskiego. Japońskie źródła podają, że rakieta nie dosięgnęła wód japońskiej strefy ekonomicznej i spadła u wschodnich wybrzeży Korei Północnej. Test rakiety zbiegł się z przemówieniem ambasadora Korei Północnej przy ONZ na forum Zgromadzenia Ogólnego, w którym powiedział, że jego kraj ma uzasadnione prawo do testowania broni i wzmacniania zdolności obronnych. Dodał, że USA powinny udowodnić w praktyce, że nie mają wobec Pjongjangu złej woli. To trzeci w tym miesiącu test broni balistycznej. Negocjacje nuklearne między USA i Koreą Północną znajdują się w martwym punkcie od zakończonego fiaskiem szczytu z udziałem ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa i Kim Jong-una w 2019 roku. Joe Biden zarządził kompleksowy przegląd polityki amerykańskiej wobec północno-koreańskiego reżimu. To były informacje dnia z Panem Bogiem.